Jest z nami również pani poseł naszej RP, pani Kamila Gasiuk-Pichowicz. Witam również wicestarostę powiatu ostrołęckiego, pana Krzysztofa Pożarowskiego. Witam serdecznie. A także wójta gminy Rzeku, pana Bartosza Podolaka. Dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, pana Mariusza Popielarza. Szanowni Państwo, przepraszam, czy pozwolę sobie powitać pana wójta Wiesława Chrzanowskiego. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to dzień, w którym tak naprawdę do końca kampanii wyborczych i wyborów, które odbędą się 13 października, dni zostało de facto niewiele. 8 dni, które przed nami, to dni, które powinny być pełne refleksji tego, jak ma wyglądać Rzeczpospolita w następnych 4 latach, a być może także dekada, ponieważ wielu publicystów, wielu ludzi i myśli politycznej wskazuje na to, że wybory 13 października będą wyborami najważniejszymi od 1989 roku. Chyba na tej sali mało kto nie zgodziłby się z tą tezą. Dlatego w okresie, w którym za chwileczkę Polacy decydują, jak będą wyglądały przyszłe losy naszej ojczyzny, warto dyskutować, warto się spotykać, warto rozmawiać. Ale chyba najlepiej jest to robić w gronie zawsze ludzi, którzy mogą wskazywać drogę, którą powinna podążać Rzeczpospolita, a z pewnością taką osobą jest osoba, która najlepiej służyła Polsce przez wiele, wiele lat, czyli pan prezydent Bronisław Komorowski. Dzisiejsza formuła tego spotkania będzie wyglądała w następujący sposób, że najpierw poprowadzę rozmowę z panem prezydentem, z panią poseł, z panem dyrektorem na temat ważnych kwestii związanych nie tylko też przez debatę publiczną w samej kampanii wyborczej, ale tego, jak powinna wyglądać nasza ojczyzna w następnych latach. Co jest istotnego, co powinno ulec zmianie. Takich tematów przez ostatnie 4 lata tej dyskusji było bardzo wiele. Z pewnością takim tematem była także kwestia demokracji i praworządności w Polsce. I o tym również tak chwileczkę porozmawiamy z naszymi gośćmi, z panem prezydentem, ale w drugiej części to właśnie Państwo i Państwa problemy, Państwa istotne zagadnienia, które chcielibyście Państwo dzisiaj z nami tutaj poruszyć, będą jak najbardziej możliwe. Dlatego w drugiej części głos oddam Państwu, by mogli Państwo także zadać pytania panu prezydentowi, naszym gościom, to co Państwa posłuchuje lub na co chcielibyście Państwo zwrócić uwagę, co powinno jeszcze wybrzmieć w tym ważnym okresie samej kampanii wyborczej. Ja pozwolę sobie usiąść i zadam pierwsze pytanie naszym gościom, panu prezydentowi. Panie prezydencie, 2015 rok to okres dosyć dużej zmiany, przez rządzących nazwany dobrą zmianą. Oczywiście mamy świadomość tego, że ta zmiana, szczególnie w kwestiach praworządności, demokracji i poszanowania najważniejszego aktu prawnego, jakim jest konstytucja, to był okres, w którym wiele osób nie zdawało sobie sprawy, bądź nawet nie przewidywało, że w taki sposób mogą rządzący traktować praworządność w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło dewastację Trybunału Konstytucyjnego już na samym początku, tylko w listopadzie 2015 roku. Ale potem poszły bardzo ważne organy, które kształtowały ustrój Rzeczpospolitej, jak Krajowa Rada Sądownictwa i są na ustawy dotyczące m.in. powoływania sędziów, a także kwestii związanych z prezesami sądów, które de facto dały jednej osobie w państwie nieograniczoną władzę nad władzą sądowniczą, czyli ministrowi sprawiedliwości, który jednocześnie jest prezesem partii politycznej, a także prokuratorem generalnym, który bardzo silne uprawnienia w ręku jednego człowieka, polityka wybieranego przez rządzących. Panie prezydencie, za chwilę bardzo ważny moment wyborów, być może dokonana zostanie zmiana. W jaki sposób naprawić i odwrócić tą kolej rzeczy, by w Polsce znowu praworządność zatriumfowała? Proszę Państwa, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Ostrołęki.
Chcę powiedzieć, że jakby sytuacja moja jest jasna i oczywista. Przyjechałem tutaj, aby wspierać kandydatów, zarówno kandydatów Koalicji Obywatelskiej, z którymi mam przyjemność tutaj siedzieć przy jednym stole, ale także i kandydata do Senatu, który jest kandydatem uzgodnionym w ramach szerszej formuły opozycji pana ministra Mlewajka. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że uważam, że to jest nasz obowiązek, aby... To oczywiście historia powie w przyszłości, czy były to najważniejsze wybory. Jedno jest pewne, że są bardzo ważne. Są bardzo ważne z paru przynajmniej punktów widzenia. No bo oprócz demokracji, która według mnie jest rzeczywiście w Polsce psuta, ja jestem daleki od używania przesadnych określeń, że zniszczono demokrację i tak dalej, bo ona jest psuta. Ona jest psuta, funkcjonują niektóre mechanizmy demokratyczne, no na przykład mechanizm wyborczy. I mam nadzieję, że będzie funkcjonował prawidłowo. Tym niemniej niektóre istotne mechanizmy, które wyznaczają taką pewną granicę państwa, tak by normalnego państwa demokratycznego i właśnie państwa, w którym demokracja jest zagrożona, zostały już popsute. Takim mechanizmem, który został zniszczony, ograniczona jest jego jakość, no to jest między innymi element, mechanizm kontroli nad władzą, nad tymi, którzy sprawują władzę. Dlatego, że obecna ekipa władzy sięgnęła po wszystkie bezpieczniki, które zawsze w państwie demokratycznym z trudem zbudowaliśmy, a które miały służyć temu, żeby się władza nie wyradzała, nie demoralizowała i nie sięgała po brzydkie metody rządzenia. Bo do każdej władzy demokratycznej są potrzebne niezależne instytucje kontrolne. Taką podstawową instytucją kontrolną, która kontroluje w sposób niezależny to, czy władza przestrzega reguł określonych konstytucją, to jest Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny ewidentnie przy moim przekonaniu, przy głębokim naruszeniu i złamaniu konstytucji przez rządzących został zamieniony w atakę niezależnej instytucji, no bo skoro są, zasiadają w nim sędziowie, którzy są nominatami partyjnymi, jeśli pan prezes Kaczyński sam publicznie mówi, że dla niego szefowa Trybunału jest odkryciem natury towarzyskiej, no to znaczy, że obowiązują reguły, które wcześniej były niemożliwe. No bo, proszę Państwa, wszyscy unikaliśmy na przykład takiego nie tylko publicznego bratania się, ale w ogóle to było niemożliwe, żeby na przykład z Rzeplińskim czy z innym szefem Trybunału Konstytucyjnego ludzie z władzy wykonawczej chodzili pod rękę i mówili, że są w zażyłości natury towarzyskiej. To po prostu nam się w głowie nie mieściło, bo uważaliśmy, że odwrotnie należy podkreślać to, że jest przynajmniej na okres sprawowania władzy jest zachowywany dystans po to, aby obywatele nie mieli wątpliwości, czy Trybunał jest niezależny od polityków partyjnych i czy może w związku z tym skutecznie sprawować kontrolę nad prawem przez nich stanowionym. Dzisiaj widać tej reguły nie ma. Odwrotnie, jeśli pan prezes Kaczyński podkreśla związki natury towarzyskiej z panem prezes Przyłębską, to znaczy, że on uważa, że odwrotnie. Należy pokazywać całemu społeczeństwu, że dzisiaj nie ma tej takiej jasnej granicy, nieprzekraczalnej. Zostały także zniszczone albo nawyrężone inne instytucje, które mają kontrolować władzę. Pamiętacie Państwo, że na przykład w pewnym okresie ówczesny premier Tusk zostawił, co za co jest często krytykowany we własnym środowisku, zostawił pana Mariusza Kamińskiego na funkcji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dlaczego? No, może to był błąd natury politycznej, ale wynikał on z tego, takiej taktyki politycznej być może, ale wynikało to z myślenia o tym, że jeśli władza chce zachować pewną elementarną przyzwoitość i odporność na pokusy, którą każda władza niesie, zawsze, no to lepiej mieć
przeciwnika, czy konkurenta, czy niezależnego ode mnie szefa służby zwalczającej korupcję, no bo on będzie ścigał także i moich kolegów, będzie nam patrzył na ręce, obecnej ekipie władzy. Co zrobiła następna ekipa? No po pierwsze, właśnie postawiła na wszystkich funkcjach szefów służb swoich funkcjonariuszy partyjnych, nie ludzi niezależnych. Nie ludzi, którzy są w stanie patrzeć na ręce własnemu obozowi politycznemu, tylko którzy będą ścigali konkurencję polityczną. No i mamy tego efekty. Ta sprawa pana Banasia, no przecież o tym świadczy. Służby wiedziały, że są różne nieprawidłowości w sposobie składania przez niego oświadczeń majątkowych. Były podejrzenia o tym, że o zaniżaniu, prawda, dochodów i jakiś niejasnych, brudnych w ogóle dochodów, prawda, gdzieś czerpanych pośrednio, jak prasa pisze, praktycznie z prowadzenia przez jego podnajemcę de facto domu publicznego. Wiedzieli, ale nie uruchomili żadnych działań, nie powstrzymali. Dlaczego? Bo to wszystko dotyczy kolegów. Jeżeli się funkcjonariusza partyjnego czyni szefem służby, która ma szukać, ścigać i tępić nieprawidłowości, no to on się zachowuje jak kolega. No nie było rzeczą przypadkową, że ja przynajmniej tak to widziałem w polskim Sejmie, w transmisji, że pierwszymi osobami, które złożyły gratulacje panu Banasiowi, gdy został szefem Najwyższej Izby Kontroli, był pan właśnie Mariusz Kamiński i zdaje się pan Wąsik. No to nie może być przypadek. To znowu jest, nie, to jest efekt takiego myślenia o tym, że mamy być srozy w ściganiu cudzych grzechów, ale we własnych szeregach to po koleżeńsku te sprawy traktujemy. A czy inaczej było z tymi dwoma wieżami Kaczyńskiego? No gigant, rzeczy, które normalnie by powodowały trzęsienie ziemi polityczne, one są chowane pod sufno, dlatego, że zostały wyłączone mechanizmy, które ma państwo demokratyczne do ścigania nieprawidłowości we własnych szeregach władz. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w moim przekonaniu wpada we własne źródła. Ci ludzie się poczuli bezkarni. Każda władza wiąże się z różnego rodzaju pokusami. Wiem co? Funkcjonowałem jakby w kręgach establishmentu władzy przez wiele, wiele lat. W każdym obozie władzy są ludzie ideowi i wartościowi i gdzieś z tyłu się kryją różne, bardziej tak powiem, ciemne postaci, różni cwani i tak powiem nastawieni, ludzie na to nastawieni na czerpanie korzyści osobistych. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, jeśli wyłączyło mechanizmy kontroli nad własnymi szeregami, poza kontrolą partyjną czysto, no to staje się samą ofiarą własnych działań, bo ujawniają się coraz dalej idące nieprawidłowości i to się obnaża, że ci ludzie są coraz bardziej podatni na demoralizację, która się zawsze wiąże jako ryzyko, jeśli właśnie z mechanizmem braku kontroli i zwalczania tego rodzaju zjawisk we własnych szeregach. Następna rzecz, która wyłączono mechanizm demokratyczny, czy ograniczono w sposób bardzo istotny, przez eliminację tego, co jest istotą demokracji, czyli budowania demokratycznej opinii publicznej. No bo jeśli zamieniono media publiczne, które zawsze były obiektem zainteresowania i trochę pożądania przez wszystkie ekipy władzy, ale za moich czasów, ja odkąd sięgam pamięcią, odkąd powstały media rządzone przez, kontrolowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, zawsze w ich skład wchodzili także przedstawiciele opozycji, przynajmniej jakiejś części opozycji. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zadbało o to, aby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tam Rada Mediów Publicznych i tak Rada Mediów Narodowych, no było to jest towarzystwo jednopartyjne, jednego środowiska. W związku z tym trudno się dziwić temu, że nikt nie kontroluje tego, że media publiczne, telewizja publiczna, radio publiczne stają się tubą propagandową jednej partii, partii rządzącej. To jest zaprzeczenie mechanizmu demokratycznego, niesłychanie groźne, bo oczywiście nie tylko daje to przewagę
siłom rządzącym, jeśli chodzi, bo posiadają monopol w mediach publicznych, ale to jest także demoralizujące na wiele lat dla środowiska dziennikarskiego, który się uczy nie tego, że ma być niezależny, nie tego, że należy zachować jakiś dystans, równy, nierówny, ale jednak jakiś dystans do wszystkich środowisk politycznych, tylko uczy się tego, że należy się podizywać władzę, albo że należy ściśle wykonywać dyrektywy władzy. No, najbardziej dotkliwym, bolesnym zjawiskiem oczywiście jest ograniczenie niezależności wymiaru sprawiedliwości sądów. Tu już muszę powiedzieć, z wielkim szacunkiem w stosunku do sędziów, nie wykazują na razie ogromnych hart i odwagę i bronią tej niezależności. I dostali wsparcie bardzo wyraźne ze strony Unii Europejskiej, co zrobiło na tyle wrażenie na obozie władzy, że się władza na razie cofnęła. Dostała po uszach i się cofnęła. No ale nie pozbyła się swojej aspiracji do tego, żeby i wymiar sprawiedliwości podporządkować interesom jednej rządzącej partii. Widać to na przykład po prokuraturze. Prokuratura póki co jeszcze wielu prokuratorów sensownych broni się i stara i zachowuje niezależność, ale już widać, jak fakt, że prokuratorem generalnym został bardzo wyrazisty, tak powiem, radykalnych poglądów minister sprawiedliwości, no widać, jak wpływa na możliwość na przykład no, nieśmieszenia się przez prokuraturę w sprawach, które dotyczą polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czyli śpieszą, chowają pod sukno, zapowiadają, że dopiero to zrobią w przyszłości. No to już jest zjawisko groźne. I na tym polega znaczenie tych wyborów, że z punktu widzenia demokracji. No, jedno jest pewne, jeśli Unia Europejska oprotestowała metody pisowskie, no to odpada wariant najprostszy zastosowania prawodawstwa pisowskiego, żeby zrobić dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. Prawda? No, tak już nie będzie można. Ja mogę powiedzieć, ja nie jestem prawnikiem, ale jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no rozmawiałem niedawno z człowiekiem, który dla mnie jest autorytetem ogromnym, prawniczy, to jest panem profesorem Strzeboszem. On mówi, że oni pracują nad jakąś wersją takiej samooczyszczenia środowiska z ludzi, którzy się sprzeniewierzyli w zasadzie niezależności sędziów, tym także i sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ja myślę, że dzisiaj to nie jest akurat czas, żeby mówić o szczegółach, jak to można zrobić. Poza ogólnym stwierdzeniem, że nie powinno się iść w stronę, którą Prawo i Sprawiedliwość poszło. Mianowicie nie trzeba iść w stronę kolejnego zawłaszczania tych instytucji, tylko trzeba iść w stronę zwiększenia ich poczucia bezpieczeństwa i niezależności, no, przy partycypacji czynników politycznych. To jest normalne, ale nie należy sięgać po mechanizmy, złe mechanizmy psujące demokrację, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Wspomnienie także ich moich deklaracji dotyczących takiego no, przekonania głębokiego, że jednak zawsze lepszy jest dialog niż mordobicie. To niby proste, ale to w polityce zawsze różnie bywa. To muszę Państwu powiedzieć, miałem ogromną satysfakcję wczoraj, bo byłem na jakiejś uroczystości z Federacji Pracodawców Polskich, gdzie została też nagrodą wyróżniona Rada Dialogu Społecznego. I ci przypomniano także moją rolę, no bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, dialog społeczny w Polsce został przerwany chyba w 2009, mogę pamiętać, roku poprzez wyjście z Komisji Trójstronnej Solidarności. No i nie ukrywam, to była moja ambicja, aby doprowadzić do wzmocnienia dialogu społecznego. Udało się to, zastosowałem taką metodę, że najpierw projekt nowej ustawy mieli przygotować pracodawcy razem ze związkowcami i przedstawić to rządowi jako stronie trzeciej do akceptacji, do dyskusji. No to nie było przez rząd mile widziane, no bo to był trochę dyktat, ale z trudem uzgodniony między pracodawcami i pracownikami, którzy mieli interesy trochę rozmierzchne zawsze. No i się udało.
udało się, bo powstała ustawa, ona weszła w życie już dosłownie w okresie praktycznie kampanii wyborczej w 2015 i pamiętam taką scenę sytuacji, która dla mnie była symboliczna. Przyznam się, trochę zachwiała moim głębokim przekonaniem, że lepszy dialog niż mordobicie, bo ja sobie spotykałem się wtedy w czasie kampanii w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach właśnie z centralami związkowymi, żeby ustalać szczegóły dotyczące tego, jak będziemy działali po wejściu w życie tej ustawy, którą Sejm, nie ukrywam, że trochę przymuszałem do tego, żeby Sejm ten projekt ustawy, uruchamiający na nowo dialog społeczny. Ja sobie rozmawiałem ze związkowcami w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, a niedaleko Katowic, pod kopalnią Brzeszcze, działała pani wtedy szefowa sztabu wyborczego mojego konkurenta, dzisiaj prezydenta Andrzeja Dudy, i agitowała górników Solidarność Górniczą do strajkowania. I zastanawiałem się, co to znaczy w sensie politycznym. No, dzisiaj wiem, że dzisiejsza władza w ogóle nie jest skłonna z kimkolwiek cokolwiek ustalać, bo nastawiła się na dyktowanie tego, jak ma być, bądź na przekupywanie. I to, ale według mnie, ale gdzieś tam po jakimś czasie jednak jakieś otrzeźwienie przychodzi, więc miałem, może to Państwu powiedzieć, wczoraj podwójną satysfakcję i przyjemność, kiedy nie tylko ja byłem tam jakoś wyróżniony przez pracodawców, ale też przyszedł list od pana prezydenta Dudy, wychwalający właśnie zasady dialogu społecznego. Prawie że myślałem, że on jest autorem tego rozwiązania, ale nawet gdyby tak nie było, to zawsze nawrócenie się cieszy. Więc warto stawiać na dialog, a nie na mordowicie.